dzisiejszym odcinku wraz z Dave'em, Palionem i Milki zmierzy się w konkurencji o nazwie Bingo. Kto pierwszy ukończy rząd w pionie lub w poziomie, wygrywa. Poszliśmy, widzowie. Okej, dobra, ja lecę w tą stronę. Oni sobie gdzieś tam tą stronę pobiegli. Niech lecą, oczywiście, nie ma problemu. Ja sobie polecę tutaj w tą stronę. Cześć w ogóle, cześć widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiecie co? Tu jest Paweł Palion i ja mu życzę, żeby on przegrał, bo on ostatnio wygrał, dlatego mam nadzieję, że on przegra. Dobra, ja biorę sobie dolną ramkę. Czyli mapka, obrazek, cegła, owca i perełka. Ja moje poszukiwania chyba zacznę po prostu od zrobienia sobie narzędzi i pójścia do jakiegoś cave'a, bo i tak to musimy zrobić. Ja tak się zastanawiałem nad tym, co bym mógł zrobić z tego binga i wydaje mi się, że ta dolna granica, ta dolna jakby cały dół tak naprawdę, ta pozioma dolna jest moim zdaniem wybitna do zrobienia. Dobra, wiecie co, zbierzemy sobie drewno, bo ja nie mam drewna. I tak teraz patrzę, to wydaje mi się, że jakby ta czwarta kolumna od tego oka z pająka, no to może być, słuchajcie, do zrobienia, tak mi się wydaje, więc chyba bym to próbowała zrobić, ale tak jak mówię, najpierw chcę sobie zdobyć jakieś itemy. Dobra, jest portal. Emilia zrobiła Stone Age'a, ale ja tu widzę, że mam portal. Czekajcie. No, o, jest, dobra, są świnie jeszcze. Proszę, żeby tutaj było zapalara. Jak będzie zapalara, to ja mam jedzenie. Dobra, czekajcie, tu. Ej, tu jest portal do dokończenia. O kurczę, to mi się może zmienić. Dobra. Nie, to jest jakiś żart. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć nam brakuje, a tu nie ma nigdzie tego. Tu nie ma nigdzie tego chyba, lawy. Tekstur paka mam, to jest właśnie glina. Zaraz nie będę miał gliny, jak to przepalę. Jest cegła, no cegła to u mnie iPhone. W sensie iPad, dobra, skreślam. Cegła skreślana, elegancko. Patrzcie, widzę, jakiego mamy farta, nie? Dosłownie mieliśmy tutaj ten klej. Czyli to jest po prostu cegła, no będziemy mogli z tego zrobić cegłę. Z tego też powodu stawiam crafting, stawiam swój pierwszy piecyk, no i będziemy to, kochani, przepalać. Pyk, przepalamy, przepalaj się, a ja idę szukać dalej. Kurde, zaraz nie będę mógł biegać, potrzebuję jakieś jedzenie mieć. Mamy brika, więc zaznaczam na mojej planszy, pyk, wyznaczenie, no i mamy pierwszą rzecz zrobioną. Patrzcie, co robię teraz. Wykorzystujemy to. Wykorzystujemy to i ogolimy owce. Mamy zrobione zadanie. Pierwsze zadanie, które zostało zrobione. Uwaga, ogolenie owcy. Uwaga, w tym momencie pierwszy raz. Pyk. O nie, nie ten. Dobra, ktoś tam użył jakiegoś dźwięku na tym Discordzie. Dobra, ogolenie owcy pierwsze mamy zrobione. Wydaje mi się, że tylko tyle póki co zrobiłem. Więc póki co git. Dobra, zróbmy tak i teraz tak. Ale spokojnie, nadchodzą z każdej strony. Bardzo dobrze, musimy uważać, żeby nie umrzeć, bo jak umrzemy, to jest po nas totalnie i cały nasz postęp pójdzie w plecy. Dobra, zabijamy, ale nie żelazem, tylko o, siekierką. Jezus, się straszyłam. W tym momencie rozgrywki każdy z uczestników miał wybraną linię, którą chce podążać. Jak myślicie, kto wygra wyścig? Dobra, dwa żelaza i od razu robimy nożyczki, idziemy po owce i robimy obraz. Mamy to! Owca i patrzcie teraz to. Już od razu dwa na raz zrobię. Nie? Cyk. Obraz i muszę postawić ten obraz tak, żeby było... Czekajcie. 5 minutes later. Dawaj mi to! No i był, zrobiłem. Musimy zdobyć żelazo, więc zapraszam cię tutaj, uwaga. Raz, dwa, trzy, pyk, dostajesz ciosa i lecimy z koksem. Dobra, Milkacz Hunter zrobił jakiś achievement, nie wiem totalnie, co to jest za achievement, nie przypominam sobie, ale Hunter to może być, że upolowała coś, całkiem możliwe, że moba upolowała, czyli mogła zabić jakiegoś zombiaka. Czy jest taki achievement? Chyba nie, aczkolwiek mogła zabić wiśniaka. O, to jest ciekawe, dobra, zabiliśmy tego ziomeczka, co jest bardzo dobrym znakiem, ponieważ w tym momencie, dobra, mamy papier i mamy chleb, czy papier jest do czegoś potrzebny? Do zrobienia mapy. Ej, dobra, czy ja jestem w stanie za pomocą tego zrobić mapę skarbów? Chyba nie. Dobra, widzowie, mamy scyzoryki, ale patrzcie, jak ja wolno biegam, a noc się zbliża i nie jest w ogóle jeszcze deszcz. To jest najgorsza po prostu możliwa opcja tego challenge'u. Dobra, mamy owieczkę, proszę bardzo. Eś, obcięta i drugie zadanie zrobione. Czy tutaj są owce? Jest owca, ale tu jest szara owca. Mam nadzieję, że słuchajcie, możemy białą też ostrzec, więc powiedzmy, że mam to zaliczone. Nie wiem, czy to miała być szara, czy może być taka. Liczę, że słuchajcie, taka też mogła być. Dobra, zabijmy wieśniaka, żebyśmy już wiedzieli, że zrobiliśmy ten achievement. Ty zostałeś wybrany. Dobra, jest kolejne wyzwanie, czyli zabicie wieśniaka mamy zrobione. Jest git, dobra.
Dobra, uwaga, mamy ziomeczka i słuchajcie, oficjalnie tego ziomeczka zabijamy. Nie, nie wychodź stąd, to jest słuchaj, koniec, dobra, jest słuchajcie zabity, więc teraz tak. Mamy ładnie odhaczonego villagera i mamy słuchajcie odhaczoną chyba owcę, mam nadzieję, że to jest jak najbardziej odhaczone. Z Endermanem to chyba najgorzej będzie, jeżeli chodzi o to. Dobra, zbieram szybko te rzeczy. Miecz. Przyda się. Dobra, mamy żelaza trochę, czekajcie. Zróbmy sobie teraz bardzo ważną rzecz. Zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie wiadro. Wiadro mi się przyda. Do czego? Do zdobycia axolotla. I w sumie tylko to tyle? Dobra, do mleka też mi się może przydać, więc zróbmy sobie. Trudno, najwyżej będę tego żałować, ale bierzemy sobie wodę, bo może mi się przydać, może mi też kiedyś życie uratować. Z wodą tak już jest. Do wytworzenia obrazu tak naprawdę potrzebujemy, zobaczcie, takich prostych rzeczy. To są zwykłe patyki. Jeżeli zrobię w tym momencie obraz, no a jest noc i zabiję Endermana, to mamy banalne wygranie tego challenge'u, naprawdę. No nie ma tu statku. No muszę płynąć dalej. Gdzie jest Enderman jakikolwiek? Jest noc teraz. Gdzie są Endermany? Lawa. 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 Czy wy widzowie wiecie, co to znaczy, że jest lawa? To znaczy, że jest portal. Dobra, robimy pionową ścianę. Dobra, jest, jest, jest. Jest, jest, jest. Dobra, uwaga, szkibidi dop. Dobra, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy tak. Okej, i teraz trzeba to sobie dobrze zaplanować. Tu bierzemy pyk, pyk. I w ten sposób mamy zrobione idealne podstawę pod portal. Dobra, i teraz jedyne, co robimy, to bierzemy to. I bierzemy sobie teraz lawę, jedną po drugą. Dobra, tu bierzemy, robimy tak. O kurde. O kurcze. O jejku. Co ja tu wyprawiam? Co ja tu wyprawiam? Prawie zginąłem. Dobra, trochę sobie tutaj, że tak powiem, utrudniłem. Ale spokojnie, damy radę. Dobra, robimy tak. Tu. Ja to chyba źle trochę robię. Ja się mogłem tu... No nie. Jeszcze bym zginął. Dobra, jeszcze mnie stroluje tu to wszystko, nie? Jeszcze mi zaraz jakiś mob strzeli i będzie tyle. Tyle w temacie. Dobra, bierzemy tak, bierzemy tu. Tu, tu, tu. Ja jeszcze... O nie, nie mam czym tego odpalić. I teraz bierzemy tą wodę. Przestawmy ją tu. Dobra. Ostatnią lawę bierzemy. Dobra, pyk. Mamy to zrobione i teraz tutaj jesteśmy w stanie to odpalić, gdybyśmy tylko mieli czym. A więc widzowie, kraftuję w tym momencie obraz. Kraftuję obraz. A więc dobra, potrzebuję do tego patyków więcej. Pyk, dobra, mamy. Mamy obraz. I teraz tak. Musimy wypaść konkretnie ten obraz. On jest chyba 4x4 z tego, co mi wiadomo. Więc raczej nie będzie problemu z wydropieniem go. Pyk. Dobra, to nie ten. To nie ten. Mamy go, let's go! To jest trzecie zaliczone zadanie. Teraz zostały już tylko tak naprawdę dwa zadania do skończenia binga. Musimy znaleźć mapę i musimy znaleźć enderperłę. Bierzemy ten crafting i doimy widzowie krowę. Krowa wydojona, więc słuchajcie, mamy mleko. Dobra, pająk. Potrzebuję pająka. Czy tu mogą być jakiekolwiek pająki? Jest pająk i jeszcze creeper, dobra. Fajnie, że jest creeper, bo z creepera można robić fajerwerki, widzowie. Nie, nie wybuchaj! Kurde, czemu ja miałem zrobić tych creeperów głupich? Ja nie wiem, czy ja jestem po prostu jak się... Jest, jest, zarąbiście. Widzowie, mamy zrobioną teraz, mamy pająka, oko, dobra. Nie wiem, jak się robi świeczkę, cholerka. A fajnie byłoby umieć. Fajnie byłoby umieć zrobić fajerwerki, pamiętam, jak to się robiło, zaraz muszę to sprawdzić. Dobra, to jest kolejny creeper, ale mam wrażenie, że dwa gunpowdery potrzeba. Dobra, okej. Okay. Nie! Dobra, jest! Mamy kolejny gunpowdery. Ej, zarąbiście. Ja jestem z siebie dumna, okej? Okay? Ja naprawdę jestem z siebie dumna. I teraz, pozwólcie, że ja szybko sprawdzę, jak się robi fajerwerki. Ja powinienem teraz Endermana szukać. Powinienem, tylko że tu nie ma żadnego. Widzę. Niech z tego Endermana perła wypadnie, błagam. Gdzie on ucieka? Zginę. Nie, Dirta mi rzucił tylko. Najgorzej. Okej, okay, mamy sobie fajerwerki. Kurczę, no nie, no muszę zrobić ten portal, nie wytrzymam. Nie wytrzymam, go nie zrobię. Jest tam gravel, dobra, jest na górze gravel. Okej, lecimy. O nie, to jest łopata z silktaczem. No dawajcie. Dawaj, no proszę. Dobra, jest. Mamy to. Dobra, git, mamy zapalarę. Idziemy odpalić portal i idziemy zdobyć sobie szybko kwarc. Tu, proszę, żeby mnie w dobrym miejscu zrespiło. Tam, gdzie są te endermany całe. To by było świetnie, dobra, tu, pyk. Lecimy. Ej, gdzie jest portal? Dobra, portal się może przydać. Czekajcie, do czego mi się może przydać portal? Skrzynka tu jest, może coś nie będzie. Kurde, ograbiona już całość, ktoś tu był. Jesteśmy tutaj, okej. Okay. Nie no, dało mnie w najgorsze i najbardziej fatalne miejsce, jakie się dało dać. Naprawdę, przysięgam. Dało mnie w najgorsze... Gdzie mnie dało? Dobra, to jest... Strollowało mi tu, prawda, wszystko. XD.
Dobra, mamy portal, ale nie zrobię kwarcu. Enderman. Przy okazji mały zombie. Dobra, zabity. Nie, jeszcze jeden. Słyszałem cię. Proszę. Mam perłę. Perła. Teraz tylko statek. O, jest! Jest Enderman! Dobra. Robię go. Najem się na full i lecimy widzowie z nim, to będzie mocna walka. Dobra, jazda. Chodź tu! Kurde, on tyle bije? Nie no, będę debilem jak zginę. Nie no, ja zginąłem. Zginąłem! Ej, to jest koniec! Dobra, Dave zginął przez Endermana. Ale ma lipę, chłop. Nie wiem, czy mam, w jaki sposób mam ryzykować. Czy szukać faktycznie tego biomu grzybowego, na co mam wrażenie, że jest mała szansa, czy z kolei iść gdzieś do kopalni i w tej kopalni, widzowie, znaleźć grzyby. Mam wrażenie, że ta druga opcja będzie lepsza. Tak, widzowie, jest szansa, jest ogromna szansa. Jeżeli to się, kurde, uda... Szapoba! Widzę statek! Ej, nie gadajcie, że tak... Jest, dobra, mamy to. Wywalamy, słuchajcie, to. Stawiamy teraz szybko crafting. Dobra, robimy miskę. Nie, to jest nie miska, to jest miska. Ile? Jeden grzyb wystarczy? Co? Potrzebujemy jeszcze to? Nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia. Dwa rodzaje grzybów. Siup. Czy ja to zrobiłam? Ja to chyba zrobiłam. Ej, chłopaki, bo ja to chyba zrobiłam. Nie, żartujesz. Nie, serio. Dobra, którą zrobiłaś krawędź? No, 1, 2, 3, 4, ten pająk, villager, fajerwerki, zupka i ogolić owce. Jak ty zrobiłaś fajerwerki? Co? Jak zrobiłaś fajerwerki? Ej, też skończyłem, teraz! Nie, najgorzej, a ja znalazłem już ten statek na morzu, już tutaj byłem blisko, żeby mieć mapę. Co ty gadasz? Jeszcze TNT tu widzę, że jest! Nie, no dobra, no to Emilia nas rozgromiła totalnie, ta? Kurde, brakło mi do niej! 30 sekund mi do niej brakło! No dobra, no to moje gratulacje, Emilia, no wygrałaś. Ej, dobra, drugi odcinek bingo. Pierwszy wygrał Paweł, jak dobrze pamiętam, nie? Tak. Kurde, tak blisko. Teraz dziewczyna wygra, dobra. Dziewczyna nas rozwaliła, no i tyle. No dobrze, widzowie. Gratulacje dla Emilii w komentarzach. Trzymajcie się, cześć.